W tym odcinku zajmiemy się już konkretami. Przepraszam bardzo za moją chrypkę, ale troszkę się rozchorowałem ostatnio. Dobra. Tak, musiałem zakupić niestety regulator napięcia. Bardzo często pytacie, gdzie, co kupuję i tak dalej. Co mnie, szczerze powiem, dość denerwuje, bo wszystko jest w internecie, ale akurat tutaj w składnicy modelarskiej kupiłem w Krakowie. Sklep nazywa się modelarnia.pl. Możecie sobie taki regulator kupić. Oni, jak widzicie, ściągają to z Hobby Kinga, więc możecie sobie taki regulatorek ściągnąć z Hobby Kinga. No, mi niestety nie udało się uratować tego w naszej łódce. Tego jednego regulatora napięć. Coś z nim jest niestety nie tak. Więc co, odpalamy sobie lutownicę i będziemy musieli go przelutować. W międzyczasie, jak tutaj nasza kolba lutownicy się rozgrzewa, obcinamy sobie tą wtyczkę, bo my oczywiście mamy inne. Więc co? Taki oto regulator napięcia. Możemy sobie teraz spokojnie sprawdzić z naszym odbiorniczkiem i z naszym testowym serwem. Jak widać, działa.
Ładnie nam działa. Teraz możemy sobie sprawdzić w ogóle pozostałe kanały. 1, 2 działa. 3 działa. 4 działa. Czy on tu ma? O, to jest chyba tylko czterokanałowa. Aparaturka, bo nie widzę żadnych przełączników dodatkowych. Tak, więc... Więc mamy tylko cztery kanały. Odbiornik jest większy, bo jest sześciokanałowy. Ale jak widać, wszystko ładnie nam działa. Także wszystko jest super. Dobra, bierzemy naszą łódkę. Teraz tak. Musimy sobie wylatować niedziałający regulator napięcia. Ten działający oczywiście zostawiamy tutaj. Sprawdzimy przy okazji tutaj to serwo. Serwo, w jaki sposób można sprawdzić, to bardzo prosty, mianowicie bierzemy sobie nasz regulator napięcia, oczywiście go załączamy, nie wiem czy tego w ogóle nie usunę, tego przełącznika, bo on jest średnio potrzebny, będzie przeszkadzał, to się go usunie. Podpinamy sobie zasilanie i podpinamy sobie serwo, zobaczymy. No to serwo robi jakieś zwarcie niestety. I będziemy je musieli również wymienić. Bo tutaj odbiorniczek nam przygasa aż. Niestety nie powinno czegoś takiego być. O, tu jest wszystko ok, super poprawnie. Co? Nie zostaje nam nic innego, jak tylko demontaż serwa. Niestety te serwa są klejone tutaj, do takiego klocuszka, więc musimy tutaj zachować się dość brutalnie, bo musimy je po prostu wyrwać. Ten orczyk sobie ściągniemy. W ogóle pójdzie to do wymiany, bo no jak to wygląda, jak to ktoś zostawił, no to jest no dramat. Ja czegoś takiego nigdy w życiu bym nie zostawił w łódce, którą naprawiam. Zwłaszcza, że naprawiam ją od podstaw. No, chyba nie będzie to tak proste, jak mi się zdawało. Możemy sobie od razu wytargać ten regulator napięcia. Także niestety ten regulator napięcia idzie w śmieć.
Dobry ktoś klej zastosował. I niestety to serwo już do niczego się nie nadaje. Ale bardzo dobre serwo Tower Pro. Bardzo mocne. Jeśli nie chce wam się coś lutować, to potraktujcie to kwasem. Dobra, co mi tu jeszcze zostało? Na pewno konfiguracja regulatora napięć, bo ma taką opcję, aby go skonfigurować. Ale na tą chwilę widać, że już jest w miarę wszystko poprawnie. Także to by było na tyle w tym odcinku. Już wiecie, jak przelutować, podłączyć regulatory napięć. No i co? W następnym odcinku zajmiemy się tym, aby już podpiąć dwa regulatory, posprawdzać, ewentualnie sprawdzić ją w wannie, czy wszystko się poprawnie zachowuje.
No i będziemy podłączać serwer. Także w tym odcinku to tyle. Wiecie już, jak zamienić regulator. Ja musiałem niestety to zrobić, bo ten stary coś nie domagał. Był tutaj, tak jak mówiłem, przerabiany przez kogoś. Także coś nie bardzo. Serwo tak samo, jak widzicie, nie za bardzo dał rady, więc idę czytać, jak konfigurować regulator napięcia ze strony Hobby Kinga i co? I do następnego odcinka.